Módlmy się raz jeszcze, zanim przyjdziemy przed Boże Słowo. Nasz Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jesteśmy tak bardzo świadomi tego, że to jest tak doniosła chwila, tak odpowiedzialna, tak zaszczytna stawać przed Słowem Twoim, które jest prawdą, które ma moc skruszyć wszystko w naszym życiu, ale także ma moc zbudować wszystko w naszym życiu. Panie, dzisiaj bez Twojego tchnienia, ożywczego tchnienia, nic się nie wydarzy. Dlatego dzisiaj chcę wołać, prorokować do ożywczego tchnienia, przyjdź. Tchnij w te słowa, aby było ożywieniem, aby było ukojeniem, podniesieniem, konfrontacją dla naszych serc. Daj moim słuchaczom dzisiaj otwarte uszy i serce pełne pragnienia, a mi daj usta posłuszne i serce posłuszne Tobie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Kochani, to już ostatni, mam nadzieję, ostatnia część w tym dzisiejszym dniu. Myślę, że zamkniemy temat dowody na zbawienie, który to rozważamy przynajmniej od 4 razy, od 4 usług. Już 4 raz podejmujemy się tego tematu, opierając się o kolejny dowód. Uważam, że jest to niezwykle ważne, o czym mówimy. Korzystamy, przypomnę, z 1 listu Jana. Dlaczego? Ponieważ ciągle i ciągle spotykam ludzi, zresztą sam tego doświadczyłem, ludzi, którzy są absolutnie prawdziwie zbawieni, ale posiadają albo przychodzą momenty w ich życiu, w których serce ich jest zatrwożone. Niepewność tego, czy jestem zbawiony. To wskutek jakiegoś może upadku, jakiegoś doświadczenia, oto serce trwoży się i zastanawia się wówczas człowiek, czy ja należę do Pana. Czy jeszcze Bóg mnie przyjmie? Czy jeszcze Bóg mnie kocha? Ileż takich osób spotykam. Gdzieś nawet spotkałem człowieka, który mówi zupełnie odwrotną rzecz. Że jeśli człowiek jest niepewny zbawienia, to znaczy, że nie jest zbawiony. Ja się z tym nie zgadzam. Jakbym tak poprosił, gdyby ktoś mógł podnieść rękę, kto nigdy w życiu nie miał wątpliwości na temat zbawienia. Ja sam tej ręki nie mogę podnieść, gdyż tak były takie momenty. I z tego właśnie względu apostoł Jan pisze swój list. Abyście wiedzieli, że jesteście zbawieni w 3 rozdziale, 15 wierszu. Abyście czytając te słowa upewnili się w tym, że jesteście zbawieni. A więc czytając ten list, rozważając go, słuchając tych wykładów, tych kazań, moim pragnieniem jest i wierzę, że to zgadza się z Bożym sercem, abyśmy się upewniali, że prawdziwie do Pana należymy. Ale to działa także i w drugą stronę. Jeśli czytając ten list, rozważając to słowo, patrzysz na swoje życie i widzisz zupełną sprzeczność, to także musisz się upewnić, ale w czymś innym. W tym, że twoja droga, po której kroczysz, jest szeroka i zmierzasz prosto na potępienie. I dlatego stajemy i czytamy to słowo nie, aby potępiać, aby stanąć na tej drodze i wołać: człowieku, zrozum, w którą stronę zmierzasz. Przyjdź do Pana, zaufaj Panu, inną drogę się wybierz. A więc taki jest cel tego listu. Apostoł Jan zmagał się ze zborem, który miał wiele wątpliwości, a z pewnością wielu, wielu tam było zbawionych prawdziwie i ich chciał przez ten list upewnić. Mówiliśmy o tym, że pierwszym dowodem było chodzenie w ciemności. Apostoł Jan mówi takie oto słowa: kto mówi, że zna Pana? A więc ten człowiek, na którego ustach jest imię Pana, który mówi: Panie, Panie, tak jak Pan Jezus o tym mówił, który mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, który mówi o sobie, że chodzi do zboru, który wierzy, twierdzi, że wierzy, ale chodzi w ciemności.
To znaczy, że jest kłamcą. Okłamuje sam siebie, okłamuje Boga i okłamuje wszystkich wokoło. Rozważaliśmy temat ciemności. Chodzić w ciemności. Tam było użyte słowo peripateo, styl życia. To, jak wygląda jego życie cały czas. Nie w zborze, ale tam, gdzie nikt nie widzi. A więc chcąc zrozumieć to słowo, musimy wziąć swoje życie z tego miejsca, gdzie nikt na nas nie patrzy. Z domu, gdzie jesteśmy sami, w tych sytuacjach, gdzie żaden brat i siostra nie może na nas spojrzeć. Chodzić w ciemności oznaczało styl życia, który jest niepodobny do tego, co Bóg o sobie powiedział, po pierwsze, a po drugie, co jest Jego wolą. A więc jeśli życie człowieka, styl jego życia jest w sprzeczności z tym, co Bóg objawił o sobie i tym, jaka jest jego wola, to znaczy, że jest kłamcą, cokolwiek wypowiadają jego usta. I takich przypadków jest wiele. Mówiłem o młodych ludziach, którzy współżyją seksualnie przed ślubem, żeby się dopasować. Oni twierdzą, że robią dobrze, ponieważ chcą uniknąć jakichś ewentualnych rozwodów. Ale czyż to nie jest sprzeczność? Czyż to nie jest chodzenie w ciemności? Tak, chodzą w ciemności, więc nie znają Boga. Nigdy się z Nim nie spotkali, tak naprawdę. A więc jeśli widzimy człowieka o wulgarnym języku, który jest egocentryczny, zapatrzony w siebie, chamski i tak dalej, można by było wymieniać i wymieniać. To jest sprzeczne z tym, co Bóg objawił o sobie i co jest Jego wolą. Ten człowiek nigdy nie został zrodzony z ducha. Mówiliśmy o wrażliwości na grzech. Kochani, to, co człowieka spotyka, gdy się nawraca, i wielokrotnie to powtarzam i nie przestanę, to jeśli człowiek się nawraca, to jego życie się zmienia. Zmienia się jego życie, a tym najważniejszym elementem jest to, że zaczyna być wrażliwy na grzech. Że już od tego momentu widzi grzech, potrafi go nazwać i coś z nim robi. To jest jak kamień w bucie, mówiłem o tym. Może nawet dopuścić, może stać się, sytuacja, w której kamień wpadnie do buta. Ale ten człowiek w pewnym momencie musi przystanąć, ściągnąć tego buta i wyrzucić ten kamień precz, bo nie przejdzie dalej kolejnych kroków. A więc to jest bardzo, bardzo ważne. Człowiek wówczas dostaje oczy otwarte, uszy otwarte i nowe serce, które bije inaczej. Chrześcijanin to jest inny człowiek, kochani. To nie jest już ten sam człowiek. Wszystko stało się nowe. Odtąd wszystko jest nowe. Gdy człowiek zgrzeszy, to wie, że zgrzeszył. Ponieważ jest w nim praca Ducha Świętego, który przekonuje. Czasem zastanawiam się, co się dzieje z tym młodym pokoleniem, które teraz jest w Kościele. Wielu młodych ludzi, moich rówieśników, tak, to jest moje pokolenie, bawią się w chrześcijaństwo. Jeżdżą od konferencji na konferencję, gdzie są rzekome cuda, jakieś tam manifestacje Ducha Świętego i tak dalej. Ale to, co widzę, to brak wrażliwości na grzech. Oto młodzi ludzie stoją w pierwszych rzędach z rękami w górze, skaczą, różne rzeczy wyprawiają. Dla chwały Bożej, a później oglądasz ich zdjęcia w internecie z puszką piwa na imprezach. Więc totalna sprzeczność. Co się dzieje? Nie ma wrażliwości na grzech. Przecież ten człowiek by to czuł, gdyby był prawdziwie zbawionym, że ta puszka piwa w ręce wobec wszystkich ludzi w internecie, to jest coś nie tak. To przecież Duch Święty przekonuje nas o tym. A więc wielokrotnie o tym myślę, co się dzieje i wyraźnie to widzę, że brak wrażliwości na grzech w tym młodym pokoleniu. A to znaczy, że być może nigdy tak naprawdę nie przyszli do Pana. Bo gdyby byli przyszli, to ożywiony ich duch poczułby, że grzeszą. Trzecim dowodem, który omówiliśmy, było naśladowanie Pana i siebie nawzajem. Apostoł Jan mówi, ci, którzy mówią, że w Nim mieszkają, powinni sami tak postępować, jak On postępował. A więc to pragnienie wchodzenia w ślady Pana.
Jeśli mieszkasz w Nim, będziesz chciał iść Jego śladami. Jego cnoty, Jego pokora, Jego cichość, Jego serce, miłość, stanowczość, to będzie cię urzekać. Będziesz chciał tego szukać. Także i będziesz chciał naśladować braci, siostry. Będziesz myślał w ten sposób: o, ten brat jest taki pokorny, chciałbym być jak on. Ten brat tak usługuje, chciałbym tak usługiwać. Wiele razy tak sam mówiłem. Ta siostra jest taka cierpliwa, też taki bym chciał być. Więc to ciągłe wzorowanie się na tym, co Bóg ukształtował w tym człowieku. To jest dążenie do świętości. To nie jest jakieś faworyzowanie ludzi. Nie, to jest branie przykładu tych naszych ojców, w których Bóg wykonał pracę. I to jest błogosławione. A więc o tym mówiliśmy. Kochani, i to, co ostatnio mówiliśmy, to pragnienie Słowa Bożego. Jeśli mówisz, że masz nową relację z Bogiem, a więc coś się wydarzyło w twoim życiu, spotkałeś się z Panem, to musisz mieć nową relację z Bożym Słowem. To działa w parze. Jeśli masz nową relację z Bogiem, to będziesz chciał sięgać po Słowo i słuchać tego, który cię zbawił. Kochani, córka Jaira, o tym przykładzie mówiłem. Córka Jaira, która została wskrzeszona przez Pana Jezusa. Co jej zostało podane na początek? Jedzenie, tak? Mówiliśmy o tym ostatnio. A więc martwy człowiek, który wstał do życia, poczuł głód. Głód. Jeśli człowiek duchowo umarły wstaje do życia, to pierwszą rzeczą, którą poczuje, to głód Boga i Bożego Słowa. To jest tak ewidentne. A więc jeśli to przełożyć na inną płaszczyznę, kto kocha Boga, a nienawidzi braci, ten jest kłamcą, tak? O tym dzisiaj powiemy. Ale mówiąc o Bożym Słowie, kto mówi, że kocha Boga, musi kochać i szanować Boże twory, Boże stworzenie, Boże autorstwo, a więc i Biblia. Kochani, z tych fragmentów będziemy dzisiaj chcieli korzystać, a więc to są fragmenty z pierwszego listu Jana, drugi rozdział i trzy fragmenty przeczytamy, które powinny same za siebie dzisiaj mówić. Uważam, że czytając ten list, czytając przynajmniej te fragmenty, nikt nie musiałby stawać na tym miejscu i zwiastować na ten temat. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 9-11. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, ma ciężki czas. Zabrakło mu gorliwości. Jakieś doświadczenia przechodzi. Uważam, że tu napisane jest coś innego. W ciemności jest nadal. To znaczy, że nigdy nie wyszedł z tej ciemności. Jeśli mówi, że jest w światłości, a więc w poznaniu Boga, poznaniu Jego woli, jest chrześcijaninem, zbawionym, narodzonym na nowo, a brata swojego w dalszym ciągu potrafi nienawidzić, to znaczy, że nigdy nie wyszedł z tej ciemności. Nigdy. On trwa w niej nadal. To nie było tak, że wyszedł z ciemności, na chwilę pobył w światłości, ale coś się stało, że znienawidził brata i z powrotem w ciemność wpadł. To o tym nie mówi Biblia. Biblia mówi w tym momencie o tym, że ten człowiek nigdy nie wyszedł z ciemności. Kto miłuje brata swego, czytajmy dalej. W światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I kolejny fragment trzeciego rozdziału, 10-12, ponieważ ten temat przewija się przez pierwszy list Jana w różnych miejscach, możemy o tym przeczytać. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci jakie? Kochani, czy Biblia nie mogłaby być, inaczej powie, nie może być jaśniejsza, jest tak jasna i klarowna. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Nawet apostoł Jan już nie mówi o tym, że poznaje się zbawionych i niezbawionych. Mówi o tym, że poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie.
Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest Boga, jak też, i to nas dzisiaj interesuje, ten, kto nie miłuje brata swego. To powinno nas dzisiaj pouczać i powinno konfrontować nasze serce. Czy miłujesz brata swego? Bo jeśli nie, to nie chciałbym powtarzać za tym fragmentem. Ono samo za siebie dzisiaj mówi. I trzeci rozdział, 13-16. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przyszliśmy ze śmierci do żywota. Skąd o tym wiemy, kochani? Skąd o tym wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota? Czy dlatego, że ktoś nam powiedział? Czy dlatego mogę się upewnić, bo ktoś usługujący mi to wmówi? Po czym mogę się upewnić? Po tym, że miłuję brata. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. A więc rodzą się dwa pytania, ponieważ apostoł Jan wokół tych wszystkich dowodów, o których już mówiliśmy, tego elementu używa jako kolejne potwierdzenie i kolejny dowód na to, że w życiu człowieka coś się zrodziło. I kiedy mówię coś się zrodziło, mam na myśli Boże życie, Boże życie. A więc dwa pytania. Kogo po pierwsze mamy kochać? Biblia mówi, braci, zastanowimy się nad tym. A po drugie, jak ta miłość ma wyglądać? Jak ta miłość ma wyglądać? Czy jest to tylko pisane słowo? Czy jest to po prostu wyraz naszych ust? Czy ma ta miłość jakieś określone zasady? To też będziemy chcieli przeczytać. Ale najpierw zastanówmy się, kto napisał ten list. Kiedy czytamy pierwszy list Jana, czyż do głowy zaraz nam nie dochodzi ta myśl, że to był apostoł miłości? Tak nazwany został apostoł Jan, apostołem miłości. Człowiek, który o miłości mógł najwięcej powiedzieć. Ten, który przytulał się do Jezusa, ten, który chodził za Nim cały czas, był najbliżej. Ale nigdy nie zapomnę tej sytuacji, o której czytałem, w której apostoł Jan występuje jako człowiek niepohamowany, jako człowiek żądny krwi i ognia. Gdyby on i jego brat mogli być pierwszoplanowymi postaciami jakiejś książki, byłoby to pewnie ogniem i mieczem. Ponieważ apostoł Jan wraz ze swoim bratem przyszli do Jezusa i zapytali się wprost, czy mamy zesłać ogień na to miasto. Byli żądni konsekwencji, chcieli konsekwencji za grzech tego miasta, a grzechem tego miasta było nieprzyjmowanie Jezusa. Więc kiedy czytam o Janie i widzę go w ten sposób, zastanawia mnie i urzeka mnie to, jak wielką pracę Pan Jezus wykonał w jego sercu. Jak przemienił tego człowieka. I już nie czytamy później o nim jako człowieku, który jest żądny konsekwencji grzechu, ale o człowieku, który w miłości szuka tych, którzy giną. Ponieważ Pan Jezus mówił, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Nie przyszedł Syn Człowieczy, aby ludzi zatracać, zabijać, ale aby znaleźć to, co zginęło. I ta lekcja sprawiła, że apostoł Jan stał się człowiekiem, który nie szuka konsekwencji za grzechy, szczególnie wśród innych, ale informuje ich o grzechu i o prawdzie, aby przyprowadzić ich do Pana. Ponieważ miłość to nie zsyłanie konsekwencji na grzechu na ludzi. Miłość tym się nie oznacza, że modlimy się, Panie, ukarz tego człowieka za jego grzechy. Miłość oznacza się tym, że wołamy, Panie, wybacz mu, nawet jeśli kamienie lecą w naszą stronę. Nie policz im tego grzechu. Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To czyni miłość.
nie na odwrót. A więc miłość to także informowanie ludzi o grzechu. Gdybym stał na tym miejscu i gdybym starał się głosić to, co każdy słuchacz mój chce usłyszeć, to wcale bym nie kochał moich słuchaczy, tylko kochałbym siebie, ponieważ chciałbym się przypodobać. Ale kiedy staję i być może mówię o grzechu, być może coś, co jest niewygodne, to wcale nie znaczy, że kocham siebie, ale kocham słuchaczy, których chcę uświadomić o grzechu. A więc nie stoję na tym miejscu, aby kogokolwiek potępiać. Wielokrotnie modlę się, szczególnie rozważając ten temat. Panie, niech ze mnie wypłyną wody rzeki żywej, jednym ku uzdrowieniu, a drugim ku ożywieniu. Nie inaczej, bo inaczej mógłbym zejść z tego miejsca i w ogóle tu nie stawać. I tak zastanawiam się, co myśli sobie choćby ten pastor Austin, Joel Austin, który mówi, on grzechem się nie będzie zajmował. On nie będzie nigdy mówił o grzechu, ponieważ jego posługą jest miłość. Zastanawiam się, czy faktycznie to jest miłość. Ponieważ miłość mówi o grzechu. Ponieważ miłość mówi prawdę. Czy znamy to powiedzenie? Przyjaciel zawsze prawdę ci powie, choćby nawet bolesną, ale powie ci prawdę. Nieprzyjaciel tej prawdy ci nie powie. Będzie cię głaskał, będzie cię przytulał. Wszystko jest w porządku. Kochani, jego miłość, apostoła Pawła, wyrażała się w 3 rozdziale, 18 wierszu. Czytamy o tym: czynem i prawdą. Nie słowem, ale czynem i prawdą. A więc wiemy, kim był apostoł Jan, przemieniony człowiek. A więc wiemy, że jeśli mówi o miłości, to jest to potężne przesłanie z autopsji, z doświadczenia, to, czego doświadczył. Ale pytanie brzmi i dalej sobie je zadajemy. Kogo mamy więc kochać, aby uświadomić sobie o zbawieniu, aby uświadomić samych siebie o zbawieniu? Wiele razy mówi się, że kochać mamy ludzi. Że kochać mamy ludzi. Niektórzy nawet mówią, że zwierzęta, że jeszcze inne rzeczy. I ta miłość jest tak bardzo rozlewana na wszystko, co jest wokół, że tak naprawdę mija się z tym, co Bóg powiedział w tym słowie. I w ten sposób zakładane są różne fundacje, organizacje charytatywne, żeby nieść pomoc ludziom. To jest dobre, oczywiście, ale Biblia tu mówi bardzo precyzyjnie. Kochać ludzi, wszystkich ludzi, to jest inna rzecz. Ten fragment mówi o kochaniu, miłości do braci i sióstr w Panu. I to jest uważane przez apostoła Jana jako dowód na to, że w człowieku narodziło się nowe życie. Kiedy człowiek się nawraca, wkracza w niego potężna siła. Mógł być przedtem przeciwnikiem chrześcijaństwa jak Saul z Tarsu. Mógł być prześladowcą Kościoła, ale kiedy się nawraca, pojawia się w nim miłość do tych, którzy kochają Pana. Wie ten człowiek, że wspólnie razem tworzą ciało, że są braćmi, siostrami i mają wspólnego Pana. A więc to zespala, to sprawia miłość. I tak jak już kiedyś powiedziałem, rozważając te dowody, tego nie nauczymy się. Tego nie jesteśmy w stanie wypracować, nie jesteśmy w stanie pracować nad tym. Wielokrotnie nasza miłość do braci będzie doświadczana, owszem. Ale z tymi dowodami, które rozważamy w pierwszym liście Jana, jest zupełnie inaczej. Nad tym nikt nie jest w stanie popracować. Nie jesteśmy w stanie popracować nad wrażliwością, nad grzechem. Wrażliwością wobec grzechu. Nie jesteśmy w stanie postanowić dzisiaj, że będziemy chodzić w światłości. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj podjąć decyzji, że będziemy naśladować Pana. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj podjąć decyzji, że będziemy miłować braci. Tak jak ja dzisiaj stoję w tym miejscu i nie staram się i nie podejmuję decyzji o tym, że będę oddychał, że będę widział, a jesteście świadomi tego, że żyję. Tak, człowiek umarły duchowo, który powstaje do życia, jesteśmy w stanie sprawdzić jego prawdziwe życie na podstawie tych dowodów. To tak jak z Łazarzem. Kiedy Łazarz wstał z martwych i gdybym chciał oszacować,
rozważyć, ocenić, czy on naprawdę żyje. Sprawdziłbym, czy oddycha, czy widzi, czy słyszy mój głos. Przecież on nie starał się to czynić. Po prostu żyje. I tak jest także z życiem duchowym. Jeśli wstajesz z umarłych do życia duchowego, to jesteśmy w stanie stwierdzić, czy żyjesz właśnie na podstawie tych dowodów. Czy kochasz prawdziwie zbawionych ludzi? I to jest kolejne pytanie, które musi penetrować dzisiaj nasze serce. Czy kochasz prawdziwie zbawionych ludzi? Czy przebywając z nimi, kiedy mówią o Bogu, kiedy dzielą się świadectwami, kiedy wyrażają swoje święte ambicje, chcą dążyć do Pana, chcą być bliżej Niego, opowiadają świadectwa, jak Pan działa w ich życiu, czy Cię to buduje, czy raczej Cię to męczy? Wolałbyś porozmawiać o polityce, o sporcie, o innych rzeczach. Zastanów się, zastanówmy się nad tym, czy to, że brat twój dąży do świętych rzeczy, że chce się uświęcać, że jego pragnieniem jest być bliżej Pana, czy cię to buduje? Czy to cię pociąga? Albo inaczej, czy cię to denerwuje? Czy cię to nęci? Bo twoje serce ci podpowiada, że sam tych rzeczy nie chcesz. To światło być może cię oślepia. I wtedy jesteś w stanie wypowiedzieć najgorsze słowa w kierunku tego człowieka. Chcesz być bardziej święty niż Bóg? A to boli. Kochani, czy kochasz prawdziwie zbawionych ludzi? Ja także muszę sobie zadawać to pytanie. I tak kiedy słyszę, że jeden mówi do drugiego, że gdyby go widział, najchętniej by go zabił, zastanawiam się, gdzie jest ta miłość, o której mówi apostoł Jan. Czy ja tego człowieka muszę na siłę usprawiedliwiać, czy nie powinienem wziąć tego słowa i powiedzieć: człowieku, coś się z tobą niedobrego dzieje. A więc zastanówmy się przez chwilę, czy jest w naszym sercu ta miłość. Z kim wolisz przebywać? Z kim ja wolę przebywać? Czy wolę przebywać z ludźmi, którzy mówią o Jezusie, rozmawiają o Bogu, wymieniają spostrzeżenia, budują się nawzajem? Czy wolę w takim towarzystwie przebywać i ciągnie mnie do tego? Czy raczej uciekam od tego, bo czułbym się źle pośród tych ludzi? Wolę być w innym towarzystwie. Mówię dzisiaj o miłości do prawdziwych chrześcijan. Nie do miłości, o miłości do być może ludzi, którzy są podobni do być może ciebie. Mówię o miłości do prawdziwych chrześcijan. Do ludzi, z których wypływa aż Jezus. Którzy są tak bardzo zainspirowani. Którzy chcą Jego świętości, chcą żyć z Nim. Oczekują Go. Czasem zastanawiam się, co ma na myśli rodzic, kiedy mówi: wiesz co, moje dziecko nie chce chodzić na spotkania, nie chce przebywać wśród wierzącej młodzieży. I aż mi się nasuwa na usta, wiesz co, nie dziwię się mu. Bo jak martwy człowiek chce taki, jak może martwy człowiek takich rzeczy chcieć? Bo musi być ożywiony. Kochani, czy masz to pragnienie przebywania z wierzącymi ludźmi? Tak jak Dawid chciał przebywać z Jonatanem. Tak jak Jonatan chciał przebywać z Dawidem. To ich łączyło. Będąc już w tym temacie, jakiś czas temu słyszałem, że Biblia, nie zrozumcie mnie źle, Biblia potwierdza, że homoseksualizm jest dobry. Bo przecież taki mąż Boży jak Dawid był gejem. I tak człowiek mi to próbował jakoś wmówić. Ja zastanawiam się: człowieku, skąd ty wziąłeś takie informacje? Skąd wziąłeś tą myśl, że Dawid był homoseksualistą? Tak, z pewnością Dawid, i to wszyscy dzisiaj potwierdzimy, pisze: o Jonatanie, słodsza mi była miłość twoja niż miłość kobiety. Ale wcale nie mówi tutaj o homoseksualizmie.
To braterstwo, ta więź, ta przyjaźń, miłość braterska połączyła ich do takiego stopnia, że w niektórych sytuacjach ta przyjaźń z Jonatanem była mu bliższa niż przyjaźń z kobietą i miłość z kobietą. O tym mówi Dawid. Dlatego zastanawiam się i teraz już rozumiem, dlaczego, ponieważ miałem okazję być w tamtych rejonach, i w okolicach Bliskiego Wschodu i widziałem to niesamowite braterstwo. Mężczyzny z mężczyzną. Niektórzy nawet w policzek się całowali na przywitanie. Więc jest taka więź. U nas, w naszym kraju jest to nie do pomyślenia. Człowiek, który idzie pod ramię z drugim człowiekiem, już budzi jakieś skojarzenia. To już nie jest ten świat, który był kiedyś. To już są inne myśli krążą w powietrzu. Inna jakby presja w powietrzu krąży. Ale mówiąc o miłości braterskiej, siostrzanej, musimy uważać na jedną rzecz. Aby nie przesadzić, bo wielu osób te fragmenty, które dzisiaj przytaczam, użyje, aby udowodnić homoseksualizm, że jest biblijny. I kolejny zbór w Nowym Jorku, zbór Hillsonga, gdzie Carl Lentz jest pastorem. On głosi wprost, i nie boję się tego mówić, że homoseksualiści, geje, lesbijki są mile witani w ich zborze, ponieważ oni nie zajmują się zmianą życia, ale duszą. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Kiedy człowiek się nawraca, to zarówno dusza, ciało, wszystko się zmienia. Tak. Możemy ich powitać w naszych skromnych progach, ale będziemy im głosić Ewangelię o Jezusie, a nie głaskać i witać i cieszyć się, że są i niech tak pozostaną. Kochani, tak jak już mówiłem, dzisiaj dwóch chłopaków pod ramię w Polsce budzi skojarzenia. I będąc w Chodzieży, miałem okazję usłyszeć pewne świadectwo chłopaka, młodego chłopaka, który zwierzał mi się z trudnej sytuacji w domu i powiada tak. Wiesz, miałem taki przypadek, że po prostu w jakiejś zabawie, w jakichś wygłupach chwyciłem kolegę za biodra i ktoś to zauważył i oczywiście zmienił wersję. Stwierdzili, oskarżyli mnie, że chwyciłem chłopaka za tylnią część ciała. Miałem sprawę w sądzie, on mi tak opowiada i ją przegrałem. O molestowanie nieletniego. Młody chłopak mi się zwierzał. Więc w jakich czasach my żyjemy, kochani? Już trudniej jest dzisiaj powiedzieć, bracie, miłuję cię, bo coś wisi w powietrzu. Ale my nie bierzemy, nie czerpiemy z tego świata. My jesteśmy ludźmi, którzy ponad wszystko miłują braci i siostry. I nawet jeśli powiedziałbym, bracie, kocham cię, a ktoś by usłyszał i bym wiedział, że może mnie oskarżyć o to i trafiłbym do sądu i do więzienia, zrobiłbym to, bo miłuję mojego brata. Kochani, my przeciwstawiamy się mocom panującym w powietrzu. I nie będziemy im ulegać. Jak powinniśmy miłować naszych braci i siostry? Ponieważ o tym też apostoł Jan mówi. 3,16 tego rozdziału, tego listu. Po tym poznaliśmy miłość, tu jest mowa o miłości Boga, że co zrobił? Powiedział nam, kocham cię? Powiedział nam, jak ja cię miłuję? Albo usłyszałeś słowo Boga, w którym On poinformował cię, że ma tak niezgłębioną miłość do ciebie? Albo stwierdzisz, że Bóg cię kocha tylko dlatego, ponieważ tak kaznodzieja powiedział? Nigdy nie poznasz głębokości Bożej miłości, jeśli nie uświadomisz sobie tego, co jest napisane dalej. Że On za nas dał życie swoje. Miłość, którą Bóg miał, to miłość nie do siebie samego, ale miłość do ludzi. Gdyby kochał siebie samego, nigdy by swojego życia nie dał. Bo brak miłości do ludzi to też jest miłość, ale do siebie samego. To też jest miłość, ta egocentryczna, samolubna miłość. Kochani, dlatego wiemy, że Bóg nas kochał i tylko z tego względu, że dał swoje życie za nas.
I co mówi apostoł Paweł? W jaki sposób nasza miłość powinna wyglądać? Bardzo praktycznie. Bardzo praktycznie. Nie na ustach. Nie wypowiadając po prostu słowa, ale bardzo praktycznie. I my winniśmy życie oddawać za braci. Żyjemy w czasach, w których w naszym kraju nikt nie musi oddawać życia za drugiego. Ale są miejsca na świecie, choćby Irak, Syria, gdzie w tym momencie jedni oddawają życie za swoją osobistą wiarę. Ale co gdyby jednak stanął ktoś nad twoim życiem, nad tobą i obok miałbyś brata, którego niekoniecznie lubisz. I ten ktoś dałby ci wybór. Dzisiaj musi umrzeć jedna osoba. Albo ty, albo ten brat. I jakimś zrządzeniem losu byłoby tak, że byłaby to osoba, z którą najmniej chcesz przebywać. Ale byłaby to zbawiona osoba. Prawdziwie wierzący chrześcijanin. Co byś zrobił? Co byś zrobił? Czy byłbyś gotów powiedzieć, możecie strzelać prosto w twarz. Jestem gotowy. Oddam swoje życie za tego drugiego, ponieważ go miłuję. Tak jak Pan mnie umiłował, dlatego oddał za mnie życie. Czy byłbyś gotowy tak powiedzieć? Zastanawiam się, czy jeśli w moim życiu sytuacja mniejszej rangi by zaistniała, a więc jeśli ja nie chciałbym z kimś przebywać, to jak bym mógł w takiej sytuacji chcieć oddać życie za niego? Więc jeśli w małych rzeczach nie jesteśmy wierni, jak będziemy wierni w dużych? Kochani, być może w Polsce w niedługim czasie takich rzeczy będziemy doświadczać, kto wie. Ale apostoł Jan nie mówi o, ponieważ w naszym kraju do tego nie dochodzi, musimy to przenieść na nasze podwórko, że tak powiem. 17 i 18 wiersz nam to bardzo jasno wyjaśnia. I wierzę, że wychodząc z tego miejsca będziesz wiedział, o czym dzisiaj była mowa. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czy twoje oczy są otwarte na potrzebę braci i sióstr? Czy czynisz jakiekolwiek starania w swoim życiu, aby wynaleźć takie osoby? Wiecie, zastanawiającą rzeczą jest fakt tego, że jeśli ktoś naprawdę potrzebuje i jest ta osoba w zborze, to nie staje głośno i nie krzyczy potrzebuje. Jest najczęściej tak, że w ogóle nikomu o tym nie mówi. I te osoby trzeba wyszukać. Te osoby trzeba znaleźć, ponieważ ta osoba gdzieś w ukryciu pewnie woła do Boga, Boże, pomóż mi jakoś. I być może gdzieś tam na drugim końcu Polski obudzi się w sercu człowieka pragnienie dania komuś, kto potrzebuje. Ileż takich świadectw słyszeliśmy już wielokrotnie, że gdzieś poza ingerencją ludzką Bóg wkłada w serce to wielkie, przemożne pragnienie dania komuś. Okazuje się, że to było to, czego potrzebował na ten moment. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy świat naciska na nas. Otaczaj się luksusami, otaczaj się dobrem. Bóg chce ci błogosławić. Będziesz miał błogosławieństwo. To, tamto i tamto. Zmieniaj to. Ciągle nowe rzeczy. Ale gdybyśmy tak czytali, zaczytali się w Boże Słowo na ten temat, przeczytalibyśmy bardzo szybko, że nasz dostatek ma wyrównywać niedostatek innych. Kochani, kiedy ostatni raz pomogłem jakiemuś bratu czy siostrze darem? Kiedy, pytam się samego siebie, kiedy ostatni raz doszło do takiego momentu w moim życiu? Kiedy ostatni raz myślałem, Panie, wskaż mi taką osobę. Chciałbym dać komuś. Wiem, że są takie osoby, które bardzo potrzebują jakiejś pomocy. Czy nie powinniśmy czynić starań, aby takie osoby znaleźć? I choćby czymś małym, ale jakże cennym obdarować. Dlaczego? Ponieważ to jest miłość. To jest miłość.
Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, opowiada o sądzie przed Panem. Oto kozły i owce rozdzielani na prawo i lewo. Jedni na stronę, którą Pan Bóg pochwala i mówi: widzieliście mnie nagim, widzieliście mnie w więzieniu, w chorobie, byliście do dyspozycji, obdarowaliście mnie. Panie, kiedy Cię widzieliśmy? Kiedykolwiek uczyniliście to jednym z moich braci. Braci. Nie mówimy tu o ludziach ze świata. Braci. Ponieważ to jest niezwykle istotne. A więc czy gotów jesteś dać pomoc drugiemu, narażając swoje życie? I znam takie świadectwo, taką historię, że oto są miejsca na świecie, gdzie więzienia, nie tak jak w Polsce, nie zaspokajają podstawowych potrzeb. Nie dostaniesz tam pożywienia, nie dostaniesz tam koca, nie dostaniesz tam niczego ciepłego, nic tam nie dostaniesz. Wszystko, co spotkasz, to śmierdząca cela ze szczurami. Kochani, są takie więzienia. W Polsce jest zupełnie inaczej. Niejednokrotnie ludzie mają się w więzieniu lepiej niż my. Ale są takie miejsca i gdyby tam trafił któryś z nas i wiedziałbyś, że zanosząc mu chleb, zanosząc mu pożywienie, narażasz swoje własne życie i możesz podzielić jego los. Zrobiłbyś to? Zrobiłbym to? Czy naraziłbym swoje życie tylko po to, aby mój brat mógł się posilić? Muszę zadawać sobie to pytanie. Ale teraz znowu przestawiając to na nasze warunki. Czy gotów jesteś dać pomoc, narażając swój dostatek, swoje dobra? Na to też musimy sobie odpowiedzieć. I już chciałbym zmierzyć do końca. Kubek wody, który podajemy dzisiaj sobie nawzajem, o tym też już mówiłem, tak naprawdę niewiele znaczy. Gdy spotykamy się na dole, tak jakby chociaż wczoraj, i ktoś naleje mi herbatę, żebym się mógł napić, podziękuję serdecznie, ale nie jest to jakby bardzo wielkie znaczenie, ponieważ na każdym stole jest kubek wody i mogę sięgnąć po niego. Ale są takie miejsca na świecie, gdzie stanąłbyś z kubkiem wody i ludzie całowaliby Cię po stopach i nogach, nie przestawając płakać z wdzięczności. Ale powiem tak, kończąc już to rozważanie, nawet to nie jest wyrazem miłości. Miłość wyrażałaby się wtedy, gdyby ten kubek był ostatnim w Twoim życiu, który by miał zgasić Twoje pragnienie, ale postanowiłeś go oddać. To jest dopiero miłość, o której mówi apostoł Jan. I teraz zadaję sobie pytanie. Kolejny już raz. Ponieważ ten list apostoła Jana to jest ciągłe pytanie mojej własnej duszy. Czy te dowody są obecne w moim życiu? I zadaję sobie pytanie. Czy gdyby stanął przede mną brat, który wypowiedział tak wiele, wiele raniących słów. Tak wiele już usłyszałem. I tak wiele pewnie Ty usłyszałeś. Słów, których nigdy byś nie chciał słyszeć. Ale zadaję sobie pytanie, czy ten ostatni kubek wody w moim życiu podarowałbym bez żadnego żalu, ale z miłością, wiedząc, że zaspokoi to jego pragnienie. To jest pytanie, które powinno zamknąć nam to rozważanie miłości. I wierzę, że ono penetruje nasze serca, ponieważ dotyka mojego serca. Kochani, w ten sposób zamknęliśmy usługiwanie, cykl na temat dowodów na zbawienie. I jestem świadom tego, że w wielu sercach, wiele serc zostało ukojonych. I tak to powinno działać. Apostoł Jan powiedział tak, to piszę wam, abyście wiedzieli. Abyście nie chodzili w wątpliwości, ale wiedzieli. Więc bracie i siostro, kiedykolwiek diabeł przyjdzie do twojego życia i będzie cię napastował ciągle myślami, nie jesteś Bożym dzieckiem. Popatrz, co uczyniłeś, jak wygląda twoje życie. Otwórz pierwszy list Jana.
Zacznij go czytać i sprawdź, czy twoje życie naprawdę się zmieniło, czy odtąd przestałeś chodzić w ciemności, czy jesteś wrażliwy na grzech, czy miłujesz braci, czy starasz się naśladować Pana. Jeśli te dowody widzisz, upewnij się, pomimo upadków, upewnij się w tym, że Bóg, co rozpoczął, to dokończy w twoim życiu, ponieważ On to zrobi dla swojej chwały. Gdyby było inaczej, ktoś mógłby stanąć i przed Bogiem powiedzieć, nie miałeś mocy uczynić to w tym człowieku. Ale ja wierzę, że Bóg, co rozpoczął, to dokończy w twoim i w moim życiu tylko dlatego, aby okazała się Jego wielka chwała przed całymi zastępami. Kochani, to jest niesamowite. Więc moim pragnieniem jest, aby to podnosiło twoje serce. Ale też jestem świadom, ponieważ na ten sam temat usługiwałem w Chodzieży. Wiem, jak wiele osób to dotyka tak głęboko. Zastanawiają się nad zbawieniem. Zastanawiają się nad tym i doszli do wniosku, że nigdy nie poznali Pana. I widziałem już wiele osób we łzach pokutujących z powodu tego jednego listu. Ponieważ byli tak bardzo świadomi tego, że poszli za czymś zupełnie błędnym. I Pan Bóg rozpoczął prawdziwą, piękną pracę w ich życiu. Tego wszystkim życzę. Zarówno wam, bracia i siostry, sobie samemu, jak i wszystkim gościom, którzy tu są, przyjaciołom, przyjacielom, wszystkim, którzy tu są, przybliżajmy się do Pana, szukajmy Go, póki da się znaleźć. Amen.